Nagrajcie to, bo przecież to tego nikt nie zna. W Polsce nie ma osoby, która to znała. Zingan gore, gari gari gore, zingan gore. Zingan gore, gari gari gore, zingan gore. E bionda, sia bella bella bionda, e bionda, sia bella sia faiduli. Zinguberto, gari gari berto, zinguberto. Zinguberto, gari gari berto, zinguberto. E bionda, sia bella bella bionda, e bionda. Z perspektywy powstańca tak sobie myślę, że to jest strasznie fajne, jeżeli ktoś pamięta o człowieku, który no może sam siebie nie widzi jako bohatera, ale jednak dla tych młodych ludzi takim człowiekiem pewno jest, a przynajmniej może się stać, jeżeli odpowiednio tą wiedzę się im, nazwijmy to, sprzeda. Dla tego młodego człowieka może jest to ostatnia okazja dotknięcia tak głębokiej historii. No to jest takie moje osobiste zdanie. Może to jest jedyna okazja posłuchania tak ładnych opowieści o Polsce wypowiadanych przez ludzi, którzy zostali wychowani no trochę w innym systemie i w trochę w innym systemie przede wszystkim wartości. Bo wydaje mi się, że nikt tak ładnie o tej Polsce nie potrafi mówić współcześnie. Powstanie warszawskie, czy oni w ogóle słyszeli o takim wydarzeniu? Okazało się, że nie bardzo. Szkoła współpracuje z Fundacją Rosa. I już od wielu lat, więc akcja ta jest prowadzona przez fundację i dzięki temu my również możemy w tym brać udział. W tamtym roku dzieci robiły kartkę dla powstańca, w tamtym roku szkolnym. Akcja okazała się, no dzieciakom się to bardzo podobało, tak? Po pierwsze pracowały na, same jakby tworzyły graficznie tą kartkę, to jest jakby pierwszy taki aspekt trochę terapeutyczny. A w takim szerszym wymiarze, oprócz tego, poszerzały jakąś tam swoją wiedzę, powiedzmy, historyczną, również polonistyczną, tak? Bo tą kartkę trzeba było gdzieś zredagować. Pani przygotowała nam takie różne wycinanki i potem my sobie wybieraliśmy karteczki, robiliśmy te karteczki, no i wysyłaliśmy ich powstańcom. Ja tam napisałem, że dziękuję wam za wolność. To było tak, że były wycięte takie właśnie jakieś szablony i takie serduszka i tam mieliśmy ponaklejać napisy. No i zrobiłam taką kartkę i tam tylko mieliśmy napisać coś od siebie i tam było tylko dziękuję bardzo za uwolnienie kraju, takie podpis. I właśnie nie sądziłam, że takie małe zdanie coś może zrobić, że to tylko taka laurka w sumie. A jednak ktoś odpowiedział. Spotkaliśmy się z bardzo dużym odzewem, jak na nasze tutaj środowisko. Uważamy, że bardzo dużo osób, dużo powstańców odpisało nam na kartki, znaczy nam, dzieciom. Każda kartka była adresowana na adres szkolny, w związku z czym powstańcy mieli możliwość odpisania dzieciakom na te kartki i przychodziły bardzo ciekawe listy, upominki, podarunki z bardzo osobistymi wyznaniami w tychże właśnie listach, co to było taką wartością dodaną, na którą żeśmy się nie spodziewali, że tak właśnie się stanie. Ja byłam zaproszona do tych dzieci, które rysowały i od nich dostałam kartki właśnie dla koleżanek, bo akurat za dwa dni miałam spotkanie i dostałam od nich i jedną kartkę dostałam też pocztą. No i wiem, że wszyscy byliśmy tymi kartkami wzruszeni. No coś niesamowitego, no niesamowitego, niesamowite wrażenie miały. Bardzo, dlatego aż mnie po prostu wzięła chęć odpowiedzi. Bardzo wielkie wrażenie. Dziękuję ci, Marku, za laurkę serdecznie, a w tobie chorym dzieciom wszystkim. I pragnę, byście w powstańczych sercach żyli wiecznie. Życzę wam zdrowia, jak również waszym bliskim. Powiem wam, że w powstaniu też byłem młody. Jak większość moich kolegów, mieliśmy poniżej 20 lat, lecz mimo tego bez przymusu, czy nawet zgody, szliśmy, bo hitleryzm zamyka przed nami życie i świat. Bez żadnej zapłaty ruszyliśmy do boju, bo w sercach naszych była miłość do ojczyzny i Boga. Nie liczyliśmy się ze śmiercią, lecz walczyliśmy w trudzie i znoju, a w sercach naszych, mimo obaw, nigdy nie zakwitła trwoga. Marku i wszyscy młodzi, też musicie być dzielni
Nie, nie. Marku i wszyscy może też musicie dzielni być, tak jak my byliśmy przed laty, aby w przyszłości nie tylko dla siebie, ale i dla Polski żyć, tak jak my walczyliśmy o wolną Polskę bez zapłaty. Leno, w ramach podziękowań za kartkę Dziękuję za wolność, przysyła dla Ciebie pani Danuta Szlachetko z Londynu z nadzieją, że Ci się spodoba. Jeżeli będziesz miała ochotę skontaktować się osobiście z panią Szlachetko, podaję adres. Życzę Ci dużo zdrowia i radości. Pozdrawiam, Martyna Olszaniec. Świadectwa innych ludzi i ich życia mogą nas niesamowicie wzmocnić. Ja przyznam, że na początku, jak córka zachorowała, czytałam wiele różnych świadectw ludzi, którzy przechodzili trudne rzeczy i to była dla mnie ogromna pomoc, ogromna pomoc. I wierzę, że również takie jakieś opowiadania właśnie, czytane nawet dzieciom właśnie w formie może wspomnień, mogą dać nadzieję, że właśnie trudne rzeczy są do pokonania w życiu. Tak byliśmy wychowani, wiedzieliśmy, że znaliśmy historię, wiedzieliśmy właśnie o rodzicach. Mój ojciec był ranny w pierwszej wojnie, że to wszystko my broniliśmy. Tak jakby no, ktoś kiedyś mówił, czy patriotyzm pani wyssała z mlekiem matki. Bardzo takimi sprawami interesowałem, ze względu na to, że miałem bardzo dobrego wykładowcę historii. I on mnie wpoił właśnie, ten się nazywał Rewers, Stefan Rewers. On mnie wpoił taki jakiś patriotyzm. A zresztą sam był oficerem, no to dla nas chłopcy, może dziewczynki to inaczej przyjmowały, to dotknąć było żołnierza ręką do munduru, to był zaszczyt już. Być może, że to nie tylko ja tak odczuwam, ale inni tak samo odczuwali. Na defiladach, żeśmy byli na defiladach w Poznaniu, no to tego to żeśmy to przeżywali bardzo, jak się wojsko maszerowało. Tam byli nauczyciele, którzy wpoili w nas wielką solidarność dla sprawy Polski i narodu polskiego. Oraz potrafili w nas zaszczepić patriotyzm. Była taka sytuacja wtedy w naszym kraju, że rodzina, kościół i państwo mówili właściwie jednym prawie językiem. A wtedy, w tym czasie, kościół był olbrzymią rolę. W tym czasie wojny, konspiracja, bez pomocy kościoła by się wiele rzeczy nie udało. Autentycznie. Orlęta Albowskie. Przecież my żeśmy musieli deklamować ten wiersz Opmana. O mamo, oczy, oczy, z uśmiechem do mnie mów. Ta krew, co z piersi broczy, ta krew, to za nas lwów. To przecież to były właśnie Orlęta Albowskie były dla nas autorytetami. Książę Józef Poniatowski, Bolesław Chrobry jeszcze. To dla nas, zresztą, tak jak zacząłem, ja miałem bardzo dobrego historyka. Ja? Byłem chowany w takim duchu, że wszyscy moi... Ja jestem pierwszym dziadkiem w rodzinie od powstania styczniowego. W mojej rodzinie nie było dziadków, wszyscy ginęli. I to się tak szło, nie? Jeżeli jestem pierwszym dziadkiem w tym rodzinie, to znaczy, że tamci wszyscy no, w młodym wieku oddawali życie. Nie mówię z patosem, ale dla sprawy, dla służby, żeby tak górnolotnie powiedzieć dla ojczyzny. No, ale ja tak nie chcę górnolotnych słów używać. Dla bliźnich, powiedzmy, dla innego człowieka. Ja tak byłem chowany po prostu. I wiele ludzi spotkałem o podobnych cechach i podobnym wychowaniu. Inaczej byśmy nie istnieli. Szkoły
ojczyste nas wychowywały. Orły srebrzyste drogę wskazywały. Z gwiazdami w oczach szliśmy plemię młode w prześliczną Polskę, jak w wielką przygodę. Ja przed wojną czytałam książkę pod tytułem Krysia i karabin. I to było o młodej dziewczynce, która walczyła we Lwowie. Była w tych Orlętach. I jak wybuchła wojna, to ja się ucieszyłam i mówiłam, teraz będzie Marysia i wojna. Wjeżdżaliśmy zawsze w lecie na kolonie letnie poza Warszawę, do lasów pozawarszawskich. No i na tych koloniach mieliśmy takie ćwiczenia przypominające obóz harcerski. Podchody, gry, tam różne wycieczki. Ale oficjalnie to była kolonia. Moi bracia byli starsi i oni też od razu dostali się do oddziału kadetów. I u nas w domu zaczęły się spotkania, musztry. I ja to słyszałam i bardzo chciałam też, no ale jeszcze byłam za młoda. A poza tym dziewcząt do oddziału kadetów nie przyjmowali. No ale tam się kręciłam, wiedziałam, jak trzeba było, to coś pomogłam, czy zaniosłam, czy mama też, jak woziła jakąś broń, miała do przewiezienia, to brała wózek, sanki w zimie i ja tam na tym siedziałam i to były moje zabawki. Tak nas wciągali, a myśmy nie wiedzieli, że my jesteśmy już wciągani w harcerstwo. Nic tam na razie nie mówili, tylko jak my się czy my się sprawdzamy, czy już dorośliśmy, czy już można nam zaufać. Ja doskonale rozumiem, oni brali na swoje sumienie nasze życie, a poza tym myśmy mieli spełniać jakieś bardzo ważne rzeczy. A widzieliśmy, że coraz za jakiś czas robimy jakieś rzeczy, które no, czemuś muszą służyć. Myśmy wtedy nie rozumieli tego. Wszystko było utrzymane w strasznej tajemnicy. Jeden, drugim, jeszcze Parys Gęby. Trzy podstawowe rzeczy, które już usłyszałem jeszcze w rodzicu, a potem przez całą okupację i w szarych szeregach, to trzy podstawowe rzeczy były takie. Jest to cnota nad cnotami, trzymać język za zębami. Pierwsza podstawowa rzecz. Druga. Choćby cię smażyli w smole, nie mów, co się dzieje w szkole. Trzecia. Nie powiadaj nikomu, co się dzieje w domu. Jak się te trzy rzeczy, to można było w miarę spokojnie, że nie będzie wsypy. I to było bardzo ważne. 1 sierpnia w całej Warszawie się rozpoczęła okropna draka. Po jednej stronie stali Germańcy, po drugiej stronie chłopaki Zaka. Tego dnia, kiedy wybuchło powstanie, no już mama się zorientowała, że mamy broń, że to będzie król. I ten żołnierz jak przyszedł, i potrzebował młodych ludzi do tych osłony tej barykady i w ogóle no, potrzebni byli młodzi ludzie jako żołnierze. I mama wtedy pierwszy raz właśnie, bo wódkę Niemcy dawali na przydział, nalała kieliszeczek wódki. Nie mieliśmy wandryny, było trudno, ale słonina była, plastereczek słoniny, kawałeczek chleba i dostałem tej wódki, kromeczkę. I u kieliszeczek, no i przytuliła się do mnie, powiedziała, idź Władziu, jest potrzeba, to trzeba działać. To są momenty straszne. To jest gorszy moment, niż wie pani rannym być. Pożegnanie nie z ojcem. Nie zapomnę tego nigdy. Bo on czuł, że on nie wróci. On czuł, że on nie wróci. Czuł to. Nie wiem, jakie miał wyczucie. I jak się z nim pożegnał, to już się nie odwrócił. Już tak patrzyli. On odszedł, nie odwrócił się. I mama mówi, on już nie wróci. Ja pamiętam to słowo. Jak to było? Jak się żyło w tych czasach? Co się działo? Jakieś własne historie z życia?
jakieś doświadczenia, takie trudne momenty też. Ja zdecydowałem o tym poddaniu się, co bardzo źle przez pewien czas na mnie patrzyli, bo to polska przysięga przedwojenna to mówiła, że należy przedkładać śmierć ponad hańbę niewoli. Ale wiecie, miałem 18 lat, widziałem, co się dzieje. Wjechały w Grzybowską 3 czy 4 czołgi, tam wszystko jest naszkicowane w tym. A nas już było tylko 3. Jeden karabin, jeden rewolwer, parę pół butelek benzyny. No podjąć walkę. Także podjąłem decyzję, ale to bardzo niemile na mnie patrzyli przez pewien czas. Ale jeden człowiek pocieszył mnie po wojnie, to już było, i powiedział: no wie pan, wyskoczyłby pan, prawdopodobnie by pan zginął. A tak to pan do dzisiaj, bo to, co ja robię, to jest walka jeszcze. My mamy to w sobie, my będziemy walczyć słowem, czynem czy inną rzeczą do końca, dokąd będziemy żyć, po to, żeby Polska była taka, jak była przed wojną. Dzisiaj odwaga to jest takie uczucie w sobie, że trzeba coś zrobić też dla kogoś i nie patrząc na okoliczności. I jak coś się wali, to trzeba to dalej robić i trzeba się trzymać w sobie. Wzrok mój padł na koleżankę jedną. I pomyślałem sobie, co z nimi będzie. Co z nimi będzie, jak podejmiemy tą walkę we 3. Przegraną z góry od razu, wiadomo. I to właśnie zdecydowało, wie pan. Bo gdybym ja był sam, to ja bym prawdopodobnie zginął, wie pan. Był taki moment, że była ranna. Na Starym Mieście. Tak. I już nie mogła przejść kanałem do Śródmieścia. I ten moment, że ja mam ją zostawić, czy ja mam iść. To był straszny problem. Była koleżanka, która miała siostrę. I jej siostra leżała w szpitalu. Ona miała iść. I tutaj to było najtrudniejsze do podjęcia decyzji. Dobrze, że dowódca, który widział tę rozterkę, wiedział, to raptem przyszedł i powiedział: masz rozkaz, żeby iść. I tej koleżance no to pomogło, ale do dzisiaj ona ciągle o tym myśli, że jednak ona zostawiła tą siostrę. Mnie też jest bardzo przykro, że ja tą przyjaciółkę zostawiłam. Moja mała dziewczynko zaka, przyznasz chyba, że to wielka była gra. I tak trudne były końce naszych dróg, przecież ujrzeć ciebie już nie będę mógł. Choć na dworze była jesień, u mnie wiosna. I ta trwoga, że dookoła płonął świat. Tak na wskroś cię przecież wtedy chciałem poznać. Moja mała dziewczynko z AK. Niektórzy ludzie po prostu żyli z dnia na dzień i mieli, tak jakby nie byli z tym związani, po prostu żyli, okupują ich i tak musi widocznie być. A niektórzy po prostu czuli się zniewoleni. Dużo młodych osób właśnie, które brało udział w powstaniu. I nie chcieli po prostu dać się tak łatwo zajść. I chcieli się uwolnić właśnie i chcieli wolnej Polski. I ich nie obchodziło zdanie innych, nie obchodziło ich to, co później będą o nich myśleć. Chcieli spróbować, dać sobie szansę. Myśmy nie mogli wyjść na ulicę, bo nie wiedzieliśmy, czy wrócimy. Każda chwila była niebezpieczna. Także to było potrzebą chwili, że musieliśmy się z tego wyzwolić. Ja na przykład osobiście za dużo widziałem krwi tych na ulicach rozstrzeliwanych.
ludzi niewinnych, zupełnie niewinnych. Żeby tutaj była Polska, żeby na naszym terenie nie rozgrywały się stale walki między, bo tak wyglądało na to, by już Rosjanie podeszli, że oni będą z Niemcami na naszym terenie walczyć. My żeśmy żądali, my żeśmy się domagali powstania. My chłopcy żeśmy się domagali od dowódców. A dowódcy mówią, nie, na razie nie będzie. Ta euforia prędko prysnęła, proszę pana, po kilku dniach. Ta euforia zmalała bardzo. Już trafiały się sarkania, że przez nas giną ludzie, szczególnie ludzie niektórzy, którym ktoś zginął już w tych pierwszych dniach. No niestety troszkę tak już krzywo na nas patrzyli. No ale nie dziwię się, nie wszyscy. My byliśmy raczej nastawieni nawet walczyć do końca, jeśli by taka potrzeba przyszła. Jedna kobieta mnie złapała, ja myślałem, jakaś stara kobieta. Ona nie była stara, ona miała ze 40 lat, ale mnie się dawało. I tak mnie złapała, tak trzymała i tak powiedziała, chłopcy, po co żeście to zrobili? Ale ona to mówiła z żalem, z cierpieniem, ale nie z nienawiścią. Dlaczego walczyliście o tą Warszawę? Ja mam dorosłych znajomych, którzy uważają, że to nie miało sensu. I że zburzyliście Warszawę, wszystko właściwie. Także nie umiem tego wytłumaczyć. Trzeba było tam być, żyć w tych warunkach. Ja sama natomiast nieraz ubolewam nad tym, że poginęli ci, którzy poginęli. Że to jakby była elita tej młodzieży. I że może później to kształtowanie tego kraju nie miało tych ludzi. Także tutaj, ale to nie jest potępienie. To jest tylko ten żal. Elity, inteligencja to w jednym pokoleniu się nie wychowa i nie utrzyma. I jeśli były przed wojną elity, to dlatego, że były one chowane, przygotowywane do tej służby, dlatego i przez domy, i przez szkoły, i przez kościół. I że to było jednak i w pierwszym pokoleniu, jak ktoś skończy studia, to znaczy nie znaczy, że jest inteligentny. To jest nie to. Oni niektórzy myśleli, że jak już ma ten magister, to już jest. Nie wszyscy się nadają. Ja mi się wydaje, że po prostu jest tak, że nie ma elit. Aż nagle przyszłość w gruzy nam runęła. I do innego los nas wezwał dzieła. Lasa zawiodły, dni krwawy różaniec i poszliśmy jak kamienie na szaniec. Ginęliśmy bez skargi, bez wahania. Naszym zwycięstwem jeden dzień przetrwania, naszą ostoją ofiary idea, natchnieniem naszym wolności nadzieja. Na pewno się bali. Ale mimo to walczyli. Wierzyli, że uwolnią Polskę. Powinność brała górę nad strachem. Do powstania to się naprawdę nie bałem, ale do wstąpienia to nieraz tak krzyka, o, coś ciągnęło. Ale nie, raczej nie. Raczej nie. Człowiek liczył, a może się nic nie stanie. No. Człowiek liczył na łódź szczęścia. 39 rok. Warszawa jest już otoczona. Przemawia prezydent Starzyński, fragment z jego przemówienia. Niszczą nasze ulice, niszczą nasze domy, ale ducha naszego nie zniszczą. Jeszcze Polska nie zginęła, zaraz po tym idzie. No, a tu huk. Ostrzeliwują Warszawę już bez przerwy, bo już armaty stoją na Okęciu. To są ludzie wielcy, dlatego go zamordowali. On nie przeżył wojny.
tacy ludzie budują takich krasnoludków jak Władek. My od samego początku wiedzieliśmy, że idziemy, jak idziemy do służby, że ta służba będzie wymagała poświęceń. Może nie aż takich, jakie były w powstaniu, bo przecież ci, co byli w Radomiu, czy byli w innych miastach, generalnie gubernatorowie tego nie mieli. Ale też mieli służbę. Ja potem, jak się spotykałem po wojnie i na różnych takich zlotach, mi się opowiadali, to oczywiście to, co przeżyła Warszawa, to nie przeżył Kraków, czy Lublin, czy tam, ale oni też mieli swoje przeżycia. No ale to nas zmusiło do tego, ale do powstania warszawskiego mniej więcej wszędzie było jednakowo, prawda? Ja na przykład podziwiam harcerzy radomskich, czy harcerzy lubelskich, czy harcerzy krakowskich, tak, tych moich rówieśników, którzy pełnili podobną służbę, tylko w innych warunkach, spokojnie. Nikt do nich nie strzelał. Też mieli swoje oczywiście jakieś tam... No ale przez to, że myśmy przeszli to powstanie i ta Warszawa, to myśmy urośli jakieś takie, no, jak Orlęta Lwowskie przed wojną, coś takiego, no prawda, jakiś taki etos, jakiś to, niektórzy zazdroszczą, niektórzy taką, o, już to nie, jeszcze, czego to nie ma co zazdrościć, to po prostu tak się stało. Moim zdaniem bohater to osoba, która potrafi użyć całego siebie do pomagania innym osobom. Nie bierze przyjemności tak jakby z tego, że komuś pomaga. Po prostu pomaga, bo czuje, że musi to robić. Bo po prostu od tego zależy los innej osoby, że ten ktoś musi mu pomóc. I myślę, że kieruje nim taka chęć, entuzjazm pomagania innym ludziom. To były normalne osoby i jedne osoby wiedzieliśmy, że bardziej to przeżywają, że są bardziej takie delikatne. To się ich chroniło. Bohater to jest ktoś, kto coś kogoś uratował. Te cechy Mietka Jasińskiego to były cechy typowego powstańca, a nawet i bohatera. Bo on można powiedzieć, że to bohater. On przechowywał w swoim mieszkaniu Żyda i Żydówkę. Wielkie poświęcenie mieli. No, musieli mieć miłość do ojczyzny. Musieli mieć tą cywilną odwagę. No, bezwzględnie musieli mieć. A przy czym, którzy ja stwierdziłem, że bohaterzy się rodzą z przypadku, a nie to, że ktoś jest bohaterem. Przypadek go rodzi, sytuacja rodzi wielkiego bohatera. Bohaterem może być każdy człowiek, w każdej sytuacji. Lekarz, policjant, pomagają ludziom. Jak się urodziłem. Nie, wie pan co? Wszyscy moi koledzy czy koleżanki, jak my się spotykamy, to taka ubaw, tak się... Jak na poważnie, to poważnie, jak jesteśmy. A mamy ten to, co mam powiedział, no, takie pokolenie po prostu. Łączy nas wszystkich z Polską nić mocna i trwała, mocniejsza od kwarcu, betonu i stali. I choć nieraz dzieli nas od siebie odległość niemała, to w miłości do siebie i ojczyzny zawsze będziemy trwali. Skąd więc bierze się to wierne trwanie? Czy z matczynej piersi, czy z wiary w Boga? Skąd do ojczystej ziemi to przywiązanie i złożenie dla niej życia, gdy nadchodzi wojenna pożoga? Patriotyzm to jest do pewnego stopnia odpowiedzialność. Duża odpowiedzialność za to, co się robi. Za to, co będzie się robić i za to, co się mówi. Bo można mówić różne rzeczy. Na pytanie, co to jest patriotyzm, to bym miała trudną odpowiedź, bo dla mnie to jest chyba to, że się jest przyzwoitym obywatelem i że się spełnia polecenia rządzących. Trzeba się kierować prawdą. To jest jednak podstawa, bo nawet dyplomata, czy ktoś, jeśli nie mówi prawdy, tylko lawiruje, obiecuje wiele,
No to przecież to się przeciwko niemu obróci. Także to jest jedna z podstaw. No, hartować ducha. To jest... Ja na przykład, będąc w fabryce, jeszcze jak byłem, kiedyś ucięli taki kawałek nierdzewnej stali, to wali kilo 60 waży. Ja bezwiednie to wziąłem i to leżało u mnie. Ale teraz to mi to służy, bo ja na przykład ćwiczę. Ja co dzień przed śniadaniem albo po śniadanku biorę ten kilo 60 i 15 razy. Raz, dwa, trzy. Jedną ręką, 15 drugą. 15 tak, 15 tak. I 10 przysiadów, trzymając się wanny, bo się, mogę się przewrócić, bo ja już nie bardzo trzymam równowagę. Duch jest potrzebny, fizyczny też. Ja mam chęć do życia. Ja wiem, że jak dobrze pójdzie, to do setki może i dociągnę. Chociaż nie chciałbym być łamagą. No, dlatego się ćwiczę. Ćwiczę, gimnastykuję się codziennie dwa razy. I bieg, co najmniej 500 metrów biegu. Czyli takiego tak zwanego świńskiego truchtu, jak to Kaprel kiedyś mówił. To jest bieg, to jest bieg, to jest świński truch. Biegiem marsz! Żeby nigdy nie tracić wiary. Zawsze wierzyć, że będzie lepiej. I że to w dużej mierze zależy ode mnie. Są mężczyźni, którzy mało widzą. A ja się tak wychowałem, że widzę piękno w niektórych melodiach. Piękno w muzyce, piękno w malarstwie, ja to widzę. Piękno w przyrodzie. I piękno w kobiecie. Tacy byliśmy romantyczni troszkę, może za wiele. Ale to nam pomagało w takich momentach, jakieś baty dostaliśmy czy coś. I siedzimy w tej piwnicy. Naraz zrobi się cicho, tak już no, nie ma nic siły, już się to siła, ta energia kończy. Ale Władek mówi, chłopcy, nie będzie tak źle. Pomimo tego, że no beznadziejna prawie sytuacja. Pałacyk Michla, żywnia wola, bronią jej chłopcy od parasola. Podchwytują inni, podnoszą się, już jest energia. Germańce mieli szafy i krowy oraz dzikiego pomoc kozaka. Tego nie miała biedna Warszawa, lecz za to miała chłopaków Zaka. Tego nie miała biedna Warszawa, lecz za to miała chłopaków Zaka. I burgenerał rzekł do Churchilla, ratuj powiada brata Polaka, ratuj powiada brata Polaka, bo zginą wszystkie chłopaki Zaka. Ratuj powiada brata Polaka, bo zginą wszystkie chłopaki Zaka. I przyleciały nocne desanty, na miasto spadła nie jest. Jedna paka, już są granaty i automaty, Niemcy się trzęsą na widok AK-a. Już są granaty i automaty, Niemcy się trzęsą na widok AK-a.